Dzień dobry. Witam Państwa na moim kanale YouTube'owym Marian Nosal TV, pisane razem, oraz na stronie internetowej Słowianie i Ukryta Historia Polski.pl. Też Słowianie i Ukryta Historia Polski, pisane razem. Wkrótce już postaram się znaleźć jakąś zastępczą domenę dla tej długiej nazwy strony i będzie z tym wpisywaniem tej nazwy mniejszy kłopot. Ale można też w wyszukiwarce wpisać Słowianie, Ukryta Historia Polski, to co z tej nazwy znajdziemy, i wyszukiwarka łatwo tą stronę znajdzie. I zapraszam Państwa do filmu pod tytułem Nowa Historia Słowian. Nowa Historia Słowian to jest artykuł, który napisałem 14 miesięcy temu, czyli w styczniu roku 2017. I teraz chciałbym go nagrać w formacie audio-video plus. Audio-video to znaczy, audio to znaczy, że będę czytał, wideo to znaczy, że będzie mi widać, zaś plus to oznacza, że do tekstu tego artykułu dodam jakieś jeszcze komentarze uzupełniające. I zaczynamy lekturę. Nowa historia Słowian. W związku z najnowszymi odkryciami genetyki historycznej, antropologii fizycznej, językoznawstwa i innych nauk związanych z historią, około 2010 roku zaczęła powstawać nowa historia Słowian, w skrócie NHS. Nowa historia Słowian to nazwa wymyślona przeze mnie. Ma ona podkreślać wielkość przełomu, jaki się dokonuje na naszych oczach. I teraz podpis pod zdjęciem. Pomnik bitwy pod Sławkowem u Brna w 1805 roku, wybudowany w pobliskich Cholubicach. Bitwa ta nazywana jest pokrętnie bitwą pod Austerlitz. Pomnik powstał w ramach instalacji przemysłowej. Tak bracia Czesi pięknie dbają o swoją pamięć historyczną. W bitwie tej pewnie jak zwykle walczyli i ginęli głównie Słowianie. Ale historycy nazwali ją bitwą trzech cesarzy, w nawiasie złodziei i zbrodniarzy. Zdjęcie zrobiłem z samochodu jadącego autostradą Katowice-Praga, tuż przed Brnem. Nowa historia Słowian to przełom w naukach historycznych, swoją skalą przypominający przełom kopernikański w astronomii. Wielkość przełomu Kopernika nie polegała tylko na zamianie porządku i funkcji dwóch ciał niebieskich. Była to zmiana całego sposobu myślenia. Ziemia, czyli nasza planeta, z centrum została przeniesiona do peryferii, a Słońce odzyskało swoją zasłużoną i znaną na przykład starożytnym Słowianom i Hindusom pozycję centralną. Podobnie nasz słowiański 21-wieczny przełom przenosi nas, Słowian, nazywanych też Ariami, Scytami, Sarmatami, Prasłowianami, z peryferii, z bagien nadprypeckich, z jam wyrytych rękami w ziemi, z ulubionej przez polskich archeologów pustki osadniczej, prawie że z drzew, po których skakaliśmy jak dzikie zwierzęta, z powrotem na należne nam centralne miejsce w historii ludów i całej ludzkości. A to oznacza zupełną zmianę perspektywy i sposobu myślenia o historii i współczesności ludów Azji i Europy. Tutaj wspomniałem o tych bagnach nadprypeckich, o tym skakaniu po drzewach. To chodzi oczywiście o tak zwaną teorię alochtoniczną. Czyli, że przybyliśmy, że jesteśmy na naszych ziemiach przybyszami. Tak twierdzili niektórzy polscy historycy, szczególnie taki historyk, który się nazywał Gustaw Kosina. No, ja powiedziałem polscy historycy, tak trochę przekąsem, ponieważ był to historyk niemiecki oczywiście. Wręcz w końcu się okazało, że narodowo-socjalistyczny, taki hitlerowski, niemiecki. Ale on był użyczaninem, czyli Słowianinem. Nazywał się, pisze się Kosina. No, pewnie po naszemu by się to przeczytało Kosina. Czyli
Tego typu teorie, że my nie jesteśmy panami w swoim domu i że nie mieszkaliśmy tu od wielu tysięcy lat, tylko że przyszliśmy w V, VI wieku naszej ery, skądś tam ze wschodu na przykład, wymyślali właśnie tacy archeologowie jak Gustaw Kosina, czy Polski, tym razem rzeczywiście Polski, no, przynajmniej tak mi się wydaje, przynajmniej tak twierdził archeolog pan Kazimierz Godłowski z Krakowa, z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Było to gdzieś tam w latach chyba jeszcze 70., w czasie komunizmu. On sobie wymyślił taką teorię, ten archeolog. No i jak pisali inni wybitni polscy profesorowie, na przykład wybitny lingwista Witold Mańczak, no pan Godłowski, pan profesor Godłowski, przez niektórych nazywany wybitnym fachowcem, był głównie członkiem dwóch organizacji naukowych niemieckich. Także jego wymysły, pana Godłowskiego, że Polacy przyszli z nad bagien prypeckich do Polski w V albo w VI wieku, no to właśnie była to taka służba raczej dla krajów sąsiednich, czyli dla Niemiec i Rosji, niż dla Polski. No ale tak to bywa, że nasi historycy właśnie takie rzeczy opowiadają. W tej chwili jest jasne, że rację ma teoria i ludzie wspierający teorię tak zwaną autochtoniczną, czyli że byliśmy my, Słowianie, Polacy, byliśmy na tych ziemiach nad Wisłą, Odrą i Łabą, a nawet jeszcze dalej, byliśmy już od kilku tysięcy lat. Jest coraz więcej dowodów na to w miarę rozwoju nauk ścisłych, to znaczy genetyki, językoznawstwa, ale tego ścisłego, ścisłego, matematyczno-komputerowego, gdzie są w obiektywny sposób przerabiane duże ilości danych. Wtedy wyniki wychodzą takie, że to my jesteśmy tutaj, ciągle zamieszkujemy ten obszar, czyli jesteśmy autochtonami. I wracam do lektury. A co dokładnie mówią wymienione na początku artykułu nauki, takie jak genetyka, antropologia fizyczna i językoznawstwo? Otóż polscy i zagraniczni genetycy, m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Rosji, twierdzą, że nasi genetyczni przodkowie, legitymujący się haplogrupą linii ojcowskiej YDNA o nazwie R1A, pojawili się nad Adriatykiem, w Etrurii, w Macedonii i nad Dunajem w ramach prastarych kultur naddunajskich już około 12 tysięcy lat temu. Następnie około 6500 lat temu kontynuowali swoją wędrówkę i osiedlali się w dorzeczach Wisły, Odry, Renu, Łaby, Dniepru, a nawet w Skandynawii czy na Wyspach Brytyjskich. No i jeszcze chciałem dodać, że nie zapominajmy o Brytanii. Tam też mamy swoje miasto Breść, które po francusku się pisze Brest, ale tam też dotarliśmy i są na to dowody oczywiście, archeologiczne też. Prasłowian tych genetycy pozycjonują na naszych ziemiach m.in. w ramach kultury pucharów lejkowatych, kultury ceramiki sznurowej i kultury łużyckiej. Wszystkie te kultury były związane z ludnością o charakterystycznych dla Słowian i staroeuropejczyków haplogrupach YDNA R1A oraz I1 i I2. I1 i I2 to oczywiście haplogrupy staroeuropejskie, czyli staroeuropejczycy to ci, co mieszkali tutaj jeszcze przed nami, przed Słowianami i potem się z nami zmieszali. Tak naprawdę to Słowianie to efekt zmieszania się tych dwóch społeczeństw, tych dwóch ludów potężnych, to znaczy Słowian i staroeuropejczyków. Słowian, no powiedzmy prasłowian. Prasłowian tych, którzy przyszli ze wschodu nad Dunaj i potem nad Wisłę. Ze staroeuropejczykami. Można by ich nazwać Ariami, ale to też nie jest dobra nazwa. Może powiedzmy, że ci nasi przodkowie sprzed 10 tysięcy lat, którzy przyszli z Azji, nazwijmy ich prasłowianami. To jest trochę inna terminologia niż w nauce, ale moim zdaniem oddająca aktualny stan nauki. I dalej.
Oczywiście w tym momencie wszyscy Słowianosceptycy, Polakosceptycy i Polakożercy, nie mylić z żercami z dużej litery, czyli kapłanami słowiańskimi, mówią tak. To niemożliwe. Słowianie, a szczególnie Polacy, przecież do niczego się nie nadają. Nie mają dobrej historii, są kłótliwi, leniwi i nigdy nic nie osiągnęli. Przecież tak nas uczyli w szkole. Tak pisze nasza ukochana prasa polskojęzyczna z Newsweekiem i Gazetą Wyborczą na czele. Tak głoszą nasi naukowcy. Koniec cytatu. I dalej mówią. No rzeczywiście, z genetyką nie można dyskutować, ale czy genotyp musi być zawsze spójny z kulturą i językiem? Na pewno te ludy z haplogrupą YDNA R1A nad Dunajem i nad Wisłą kilka tysięcy lat temu mówiły po niemiecku, albo po łacinie, po grecku, albo po hebrajsku. Tylko genotyp jakimś przypadkiem miały taki jak my, głupi słowiańscy Polaczkowie. Ale i ze strony językoznawców XXI-wiecznych Słowianosceptycy właśnie dostają kubeł zimnej wody. Okazuje się, że lingwiści coraz częściej twierdzą, że to właśnie prasłowian, przepraszam, że to właśnie język prasłowian powinien być utożsamiany z hipotetycznym językiem praindoeuropejskim, czyli językiem, z którego powstała większość współczesnych języków europejskich. Zaś antropologowie fizyczni nie znajdują większych różnic między cechami fizycznymi szczątków zmarłych osób na terenie między Odrą i Nysą w tak zwanym okresie rzymskim i w średniowieczu. Oznacza to w sumie, że nasi przodkowie, Ariosłowianie, zamieszkiwali ziemię nad Odrą i Wisłą już od kilku tysięcy lat. I nie tylko tu mieszkali, pozostawili po sobie również zabytki, które świadczą o ich niezwykle istotnej kulturo- i cywilizacyjno-twórczej roli w historii świata. I teraz chciałem powiedzieć trochę o lingwistyce, ponieważ o genetyce w zasadzie niewiele można powiedzieć, ponieważ to jest nauka ścisła. Tutaj wyniki badań są jasne, jednoznaczne. Jesteśmy autochtonami, czyli mieszkaliśmy na tych ziemiach od kilku tysięcy lat. Przepraszam bardzo. Natomiast z lingwistyką jest inaczej. Do tej pory, do wieku XX, do drugiej jego połowy i końca wieku XX i do wieku XXI panowała lingwistyka, którą ja nazywam, językoznawstwo, które ja nazywam intuicyjnym. To znaczy ktoś tak patrzył, przymierzył, przymrużył jedno oko, popatrzył drugim i powiedział jest tak i tak. Na przykład ten język pochodzi, język A pochodzi z języka B, a język C z języka powiedzmy jeszcze jakiegoś D. I tak można było strzelać w zależności od naszych emocji, poglądów i na przykład dobrego albo złego samopoczucia. W tej chwili coraz częściej w lingwistyce stosuje się metody ścisłe, weryfikowane przez systemy obliczeniowe, czyli przez komputery. Człowiek tam tylko wsadza dane, na przykład jakieś dane ze słowników czy z gramatyk, a systemy informatyczne dają odpowiedzi. I jednym z takich przodujących w tej dziedzinie ludzi był właśnie nasz językoznawca, pan profesor Witold Mańczak z Uniwersytetu Jagiellońskiego. I dzięki jego badaniom, a także dzięki innym badaniom naukowców z Zachodu wiemy, że sytuacja jest taka, że nasz język jest językiem zbliżonym bardzo do właśnie do tego słynnego języka praindoeuropejskiego. Że nasz język jest stabilny, nie zmienia się i że jest podstawą łącznie z językami, nasze języki słowiańskie, łącznie z językami bałtyckimi, są podstawą dla większości języków europejskich, czyli dla tak zwanych języków indoeuropejskich, a jeszcze niedawno
Tą grupę języków indoeuropejskich nazywało się indogermańskimi. No, to było duże nadużycie. Ta grupa powinna się nazywać oczywiście grupą języków słowiańsko-aryjską lub słowiańsko-indyjską na przykład. Myślę, że ta nazwa języki słowiańsko-aryjskie najlepiej oddaje to, co się działo w historii. I to, czego dowodzi genetyka, językoznawstwo, antropologia, to by była najwłaściwsza nazwa. Tak mi w tej chwili przyszło na myśl, że tak powinno się nazywać te języki. No natomiast to, co ja nazywam językoznawstwo intuicyjne, tak trochę z przekąsem, no to jest właśnie, można by też nazwać to językoznawstwo językoznawstwem oszukańczym. Oczywiście nie można złej woli przypisywać wszystkim naukowcom. Niektórzy działali w dobrej woli, po prostu nie wiedzieli pewnych rzeczy, a niektórzy byli po prostu propagandistami. I taki na przykład profesor Aleksander Brückner, o którym niektórzy mówią, że był słowianofilem, że lubił słowiaństwo, no on, jak układał swój słownik etymologiczny, no to tam z reguły pisał w 9 przypadkach na 10, że jak były jakieś dwa podobne słowa, no zawsze pisał, że polskie słowo pochodziło od niemieckiego. No a w rzeczywistości było inaczej. Nawet teoretycznie patrząc na tą sytuację, to można było odwrotnie przyjąć, bo słowa były podobne. No i teraz się okazuje, jak rozpatrzymy dokładnie historię, lingwistykę, genetykę, no to się okazuje, że język niemiecki jest po prostu językiem bardzo mocno kreolskim. Powstał jakieś 1000 lat temu i trudno sobie wyobrazić, żeby język polski aż tak się opierał na słowach niemieckich. Owszem, zdarzało się, że wchodziły do języka polskiego jakieś słowa przez język niemiecki, ale one w języku niemieckim miały już ten rdzeń starosłowiański. Także no to było trochę naciągnięte i nie wiadomo, co spowodowało taką sytuację, że naukowcy właśnie zawsze mówili, że język niemiecki był pierwszy i ważniejszy od polskiego czy innych języków słowiańskich. Być może siła ekonomiczna i polityczna Niemiec, być może trudno powiedzieć. W każdym razie w tej chwili już z tym kończymy i słownik etymologiczny pana Brücknera możemy odłożyć na półkę jako taki zabytek, jako przykład tego, że nauka może się mylić. Nawet wybitni naukowcy mogą się notorycznie w swoich dziełach mylić. I wracamy do tekstu. Podam tu przykład. Wracam do sytuacji, na której kończyłem, że na naszych terenach były różne ważne wydarzenia cywilizacyjne, kulturowe już kilka tysięcy lat temu. I bohaterami tych, inicjatorami tych wydarzeń i budowniczymi na przykład tych obiektów byli właśnie nasi przodkowie, ci Słowianie, już w zasadzie nie prasłowianie, tylko zdecydowanie Słowianie. Podam tu przykład osady neolitycznej sprzed około 5500 lat, odkrytej w małej wsi Bronocice, leżącej między Buskiem Zdrojem i Krakowem. Osobom nie interesującym się historią zwracam uwagę, że 5500 lat temu to dość dawno, bo na przykład opis historii Egiptu w Wikipedii zaczyna się od nagłówka. I tu otwieram cudzysłów. Okres predynastyczny i protodynastyczny, około 3200 do 3080 lat przed naszą erą, to było około 300 lat później niż ta osada w Bronocicach. I dalej. Czy wielka znana nam z lekcji historii cywilizacja Egiptu, powstała co najmniej kilkaset lat po powstaniu osady w naszych małopolskich Bronocicach. W rzeczywistości kultura prasłowian nad Dunajem, Odrą i Wisłą, łącznie z wynalazkiem pisma, ukształtowała się jeszcze wcześniej. Ale o tym napiszę inny artykuł. Wracamy do Bronocic. W bronocickiej osadzie były nawet piętrowe domy i to z okrągłymi oknami. Były ulice, a przy głównym placu
rynku ze znakiem zapytania zgrupowano kilkanaście dwu- i trzykondygnacyjnych domów z użytkowymi poddaszami. Na pierwszy rzut oka placem wyglądał jak rynek XIX-wiecznego miasteczka, gdyby nie te okrągłe okna. Do czego one mogły służyć? Bo przecież były dużo trudniejsze do wykonania niż okna prostokątne. Estetyka, efekty energetyczne, kwestie wierzeń, religii, filozofii, przyrody. Bo przecież słońce też jest okrągłe, a koło to forma doskonała. To były pytania, dlaczego robili okrągłe okna. Może ta kultura brunocicka opanowała jakąś szczególną technologię łatwej produkcji i użycia obiektów kolistych. To tylko przypuszczenia. W końcu kształt okien nie jest aż tak istotny. Ale największą sensacją osady z Brunocic jest waza z rysunkiem wozu z dyszlem, posiadającego nawet koło zapasowe lub inny okrągły przedmiot na pokładzie. Wiek wazy szacuje się za pomocą badania radiowęglowego na 3635 do 3370 lat przed naszą erą. Czyli jest to najstarsze wyobrażenie wozu pociągowego na kołach w historii ludzkości. Oznacza to, że ten najpopularniejszy środek transportu w dziejach ludzkości, jakim jest pojazd oparty na czterokołowym podwoziu, wynaleziono około 5500 lat temu, dokładnie w centrum Polski. Jeżeli nasz genotyp i kultura są tak stare, nasz język, oczywiście po zmianach, które z upływem czasu nieuchronnie następują, jest tak rozwinięty i istotny w rozwoju ludzkości, to dlaczego w niektórych kręgach uważa się Słowian i Polaków za ciągle opóźnionych w rozwoju cywilizacyjnym i nie posiadających wielkiej historii? Pytajnik. Odpowiedź jest prosta. Jest to wyłącznie efekt propagandy, która od tysiąca lat stara się wmówić nam, że jesteśmy gorsi od narodów zachodniej Europy. Skąd się ta propaganda wzięła? Jednym z powodów jest to, że Imperium Rzymskie i jego spadkobiercy nie lubili Słowian i innych Aryjczyków, szczególnie Persów i ludów pochodzących z ziem polskich, takich jak Wandale, Wandalowie. Raczej chyba powinno się powiedzieć, bo Wandali się kojarzy niestety z tymi, co psują ławki w parku w nocy. Ponieważ był to ich główny wróg, jedyna siła, która powstrzymywała rozwój, a następnie zdobyła i zniszczyła Rzym. Tego nie mogli i nie mogą nadal nam przebaczyć, a nasz wspaniały, kluczowy dla rozwoju języków Europy język słowiański, kronikarze imperialni, na przykład Prokopiusz z Cezarei, nazywali niesłychanie barbarzyński. Prawdopodobnie dlatego, że nie byli w stanie go opanować, nie byli w stanie wymówić czy usłyszeć jego dźwięków, podczas gdy dla nas, Słowian, opanowanie łaciny, angielskiego czy niemieckiego nie było i nie jest niczym nadzwyczaj trudnym. Są to języki prostsze od naszego, podobnie jak sposób myślenia ich użytkowników jest uboższy od naszego. Czy nie zagalopowałem się w tych wnioskach? Chyba nie, ponieważ na przykład język polski jest uważany przez lingwistów za najtrudniejszy do opanowania i najbardziej złożony język świata. Jest to też język potrafiący oddać subtelności nieosiągalne dla języków zachodu. I tu oczywiście można dyskutować w sprawach języka, czy nasz język polski, słowiański jest językiem najtrudniejszym, najwspanialszym i najsubtelniejszym na świecie. No, zdania są różne. Jednak rzeczywiście, jeżeli weźmiemy pod uwagę stopień skomplikowania naszego języka, szczególnie wielką ilość wyjątków, no to można domniemywać, że jest to język rzeczywiście bardzo stary i solidny i jego nauka w warunkach laboratoryjnych jest rzeczywiście trudna. Natomiast w życiu można się go nauczyć w praktyce podobnie szybko jak innych języków. No, w każdym razie nauka udowodniła, że jest to język najbliższy sanskrytowi obok języka litewskiego,
Czyli oznacza to, że te najstarsze praindoeuropejskie języki wywodziły się właśnie z kręgu języków słowiańskich, w zasadzie bałtosłowiańskich. I wracamy do lektury artykułu. Teraz kontynuuję ten wątek propagandy. Skąd się te tezy takie krzywdzące dla słowiańszczyzny wzięły? Propaganda antysłowiańska i antypolska była szczególnie aktywna w okresie zaborów, a pamiętać należy, że właśnie wtedy kształtowały się współczesne nauki historyczne. No i teraz w artykule jest następne zdjęcie pomnika bitwy pod Sławkowem u Brna w pobliskich Cholubicach. No i daję tu komentarz, że te małe obiekty na dole to nie ule dla pszczół, tylko domy i ciężarówki. Pomnik jest naprawdę duży, ogromny. I dalej. Przypominam, że cesarstwo rzymskie istniało także w wiekach średnich. Jako święte cesarstwo rzymskie. A potem, od 1441 roku, nieoficjalnie i kłamliwie, jako święte cesarstwo rzymskie narodów germańskich. I zostało rozwiązane dopiero 6 sierpnia 1806 roku, kiedy to cesarz Franciszek II abdykował po bitwie pod Sławkowem u Brna. U Brna to oczywiście czeski odpowiednik określenia koło Brna. Bitwę tę nazywa się oficjalnie bitwą pod Austerlitz. Sławkow to słowo czeskie, czeska nazwa tej miejscowości, a Austerlitz to sztucznie promowane słowo imperialno-teutońskie, czyli niemieckie. Jako Słowianie powinniśmy pomagać braciom Czechom, a w zasadzie Morawianom w tym momencie, bo ta bitwa była koło Brna, tam są Morawy. No ale tak się mówi, braciom Czechom, w odniemczeniu ich kraju i ich języka i zwracać uwagę wszystkim na to, że bitwa miała miejsce na polach między Sławkowem u Brna, a samym Brnem. Natomiast Austerlitz to nazwa Sławkowa u Brna nadana przez austriackiego okupanta. No i w tym momencie szczególnie osoby wykształcone mogą mieć pewien opór, ponieważ no, przez całe życie bitwa, mówiono bitwa pod Austerlitz, bitwa trzech cesarzy, bitwa pod Austerlitz. No, wydaje się to być jakimś dziwactwem, żeby tą bitwę nazywać bitwą pod Sławkowem. Ale jeżeli krok po kroku nie będziemy odniemczali, odlatynizowywali i tak dalej naszych słowiańskich nazw, to w końcu znikniemy, no bo naprawdę to jest już skandal, żeby tą bitwę nazywać w naszej literaturze historycznej bitwą pod Austerlitz. Ta miejscowość nazywa się Sławkow u Brna i koniec. Dlaczego jeszcze na to zwracam uwagę? Dlatego, że Czesi zrobili bardzo duży wysiłek w kierunku odzyskania swojego języka. W Polsce ta wiedza nie jest popularna, ale w XVIII wieku, proszę sobie wyobrazić, że naród czeski w zasadzie przestał istnieć. To znaczy, jako Czesi istnieli jako Czesi, jako kraina geograficzna i lud zamieszkujący tę krainę, ale Czesi i Morawianie mówili niestety po niemiecku. Cała inteligencja mówiła po niemiecku, język czeski, język słowiański był przez nich zapomniany. I stała się rzecz niesamowita, nie mająca chyba czegoś do porównania w historii. Otóż inteligencja czeska postanowiła odzyskać swój zapomniany już język. Naukowcy czescy zaczęli układać gramatyki, słowniki. Nawet przyjeżdżali do Polski, gdzie była stara emigracja czeska jeszcze z czasów husyckich, pohusyckich i z tych czasów po bitwie pod Białą Górą w 1620 roku, kiedy wybito całą inteligencję, czyli ówczesną szlachtę niekatolicką czeską. I na podstawie tych wywiadów przeprowadzanych gdzieś po małych wioskach czeskich i wśród emigrantów czeskich, na przykład w Polsce, odzyskano język czeski, odzyskano jego gramatykę, jego słownictwo. Niektóre słowa, które były bardzo zniemczone, tworzono od nowa. I tu nawet były takie śmieszne historie, że
na fortepian ktoś wymyślił takie, ktoś z tych tak zwanych odrodzeńców, czyli tych ludzi, którzy robili odrodzenie czeskie, wymyślił słowo słowiańskie klapko, brzęko, stroj. Dlatego, że stroj to instrument, klapka no to klapka, a brzęko no to fortepian brzęczy, prawda? No i to się akurat nie przyjęło i po czesku dalej się mówi klawir na pianino, czy na fortepian, czyli z niemieckiego klawie, a nie mówi się właśnie klapko, brzęko, stroj. No i to jest chyba akurat dobry pomysł, bo słowo było sztuczne, ale inne pomysły się przyjęły i jak najbardziej wiemy przecież, że Czesi mówią językiem bardzo podobnym do naszego, do słowackiego, językiem podobnym do wszystkich języków Słowian zachodnich. I dalej. Cały system propagandy antysłowiańskiej składa się z wielu takich szczegółów. Tu chodzi o ten szczegół polegający na tym, że nazwę Austerlitz powinniśmy zamienić na Slawków Ubrna. Zaś sukces zbrodniczej rzymsko-imperialnej cywilizacji Zachodu i upadek cywilizacji Słowian miał miejsce głównie z powodu braku współpracy między tymi ostatnimi. Zauważali to już kronikarze starożytni. Jak pisał grecki kronikarz, Trakowie są się niczym od Scytów nie różnią, a byliby nie do pokonania, gdyby nie to, że są tak podzieleni wewnętrznie i skłóceni wszyscy ze wszystkimi. Czyli to nie jest jedyny taki cytat z kronikarzy średniowiecznych, ale ten cytat właśnie pokazuje, że różne ludy słowiańskie, między innymi Trakowie i Scytowie, no byli bardzo waleczni, gospodarczo nie byli zacofani, ale niestety mieli cechę taką, że lubili się ze sobą kłócić. I dlatego, no właśnie jest to wskazówka dla nas. Co powinniśmy robić, a czego nie. I dalej czytam. Razem z Cesarstwem Rzymskim, tym starożytnym, śródziemnomorskim i tym niemieckim, przez wieki istniała imperialnie dziedziczona niechęć do Słowian i wszystkich Ariów. I w ten sposób, z powodu wrogiej, zachodnioimperialnej propagandy, my Słowianie z kultury przodującej staliśmy się ubogimi krewnymi innych narodów, pariasami Europy. A tak zwani Germanie, w znakach cudzysłowu, czyli Teutonowie lub Niemcy, Rzymianie, Grecy, Żydzi i ich potomkowie byli nadmiernie promowani jako przodujące siły postępu. Mechanizmy propagandy są zawsze takie same. Wystarczy kłamstwo powtórzyć 1000 razy i w odbiorze społecznym staje się prawdą. Na szczęście nauka współczesna zwraca nam należne miejsce w historii świata. Tylko musimy jej trochę pomagać, bo siły wsteczne nadal istnieją i próbują nie zauważać lub ośmieszać to, co jest oczywiste. Podpis Marian Nosal, Warszawa, 10 stycznia 2017. Czyli tak, mówiłem, 14 miesięcy temu napisałem ten artykuł. I jeszcze tutaj, co do tego słowa Germanie, no ciągle muszę to podkreślać, ponieważ jest to rzecz w sumie mało znana, a mogą być nowi widzowie tego filmu, którzy jeszcze o tym nie wiedzą. Mianowicie słowo Germanie przez starożytnych i przez średniowiecznych kronikarzy to było słowo oznaczające ludy, które mieszkały między Renem i Wisłą. Między Renem i Wisłą. I były to ludy głównie słowiańskie lub celtyckie. Także nazywanie Niemców Germanami, tak jak to jest na przykład w języku angielskim, że się mówi German, German language, no to jest duże nadużycie. Ponieważ Niemców wtedy jeszcze w ogóle nie było, kiedy to słowo Germanie powstało. I tym mianem Germanie raczej powinno się nazywać głównie nas, czyli Słowian zachodnich. No ale jest to historia, jeżeli ktoś nie wierzy, to istnieje analogiczna historia. Mianowicie Niemcy wytłukli kiedyś naród, wyniszczyli i wypędzili ze swoich ziem naród Prusów i przejęli ich nazwę. Prusacy. No to jest prawie to samo słowo. W różnych językach to różnie brzmi, ale jest to prawie to samo słowo. I w ten sposób, drogą dezinformacji,
przejęli nazwę słynnego bałtyckiego ludu Prusów. To takie następne wyjaśnienie nazewnicze, ponieważ kiedy omawia się historię Słowian i Polski, to w zasadzie co chwilę trzeba coś tłumaczyć, bo wszystko jest tak przekłamane, tak zmanipulowane, że ta praca w zasadzie nie ma końca. Ale jest to też praca przyjemna, ponieważ jest optymistyczna. Okazuje się, że jednak w końcu, mimo takiego wielowarstwowego zakłamania, możemy dochodzić do tego, że nie byliśmy najgorsi w historii, a wręcz przeciwnie, nasz język i nasza kultura były zawsze przodujące. No jeszcze mógłbym podawać wiele przykładów na temat tego, jaka ta kultura była przodująca, no ale wspomnę tylko jeszcze dwa fakty, które są mało znane w społeczeństwie, a które by należało ciągle popularyzować, mianowicie serowarstwo. Takie hasło. 7,5 tysiąca lat temu na Kujawach istniało już serowarstwo. Archeologowie odkryli tam najstarsze ślady warsztatu, czy takiej małej fabryki, nie wiem jak to nazwać, gospodarstwa może rolnego, w którym produkowano sery. Nikt przed nami tego nie robił. To samo z uprawami żyta. Najstarsze były znalezione, uprawy żyta były na Śląsku. Czyli na naszych, przepraszam, słowiańskich ziemiach. I właśnie tym optymistycznym akcentem chciałbym zakończyć i podziękować. Dziękuję bardzo i zapraszam do lajkowania, czyli naciskania tej łapki takiej z kciukiem do góry, nie w dół, jeżeli Państwu się ten film podobał. Zapraszam też do subskrybowania moich filmów na kanale Marian Nosal TV YouTube'owym oraz do wizyt na mojej stronie Słowianie i Ukryta Historia Polski.pl. Dziękuję za uwagę. Do widzenia.